Myślę, że warto zapamiętać te ostatnie słowa, które zapisane są w Ewangeliach, które były przed chwilą czytane. I żeby w nas odnalazł kogoś wyjątkowego, że Bóg nas umiłował i dlatego posłał swego Syna dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku, żebyśmy już nigdy nie skoczyli z drogi, a ta droga ma doprowadzić nas do Królestwa Bożego. Taki dzień wigilijny, jutro uroczystość. Myśmy, tak mi się wydaje, większość, a może nawet wszystkich nas, starają się właśnie ogarnąć tę prawdę, że jesteśmy kimś dla Boga wyjątkowym. Może czasami tak się zdarza, że sami nie umiemy jakoś między sobą uznać tej wartości, nie zawsze umiemy się też w życiu jakby zachować. To jednak pamiętajmy, że w oczach Bożych i w zamiarach Bożych jesteśmy kimś wyjątkowym. Jest to też czas, kiedy składamy sobie życzenia. Zawsze jest tak, że życzenia, jeśli mają być prawdziwe, to muszą być mocno zakorzenione w sercu składających. Stop.